Jo, kochani, witam was na moim kanale. Jak się czujecie dzisiaj? Dobrze, świetnie, bardzo wspaniale, bardzo okej, czy mniej okej? Ja się czuję dobrze. Zobaczcie, jak się wystroiłem dla was. To dla was, wszystko dla was. Założyłem nowe spodnie, ubrałem sobie specjalnie. Pachną proszkiem. I koszula nowa, założona biała, zobaczcie. Wstroiłem się, przetargałem dwie lampy do sypialni, z salonu, na samą górę, dla was. To wszystko dla was. I teraz ja... Zapraszam was na mój tag pod tytułem Za dużo informacji. Taka moja będzie Gosia, moja żona ma na imię Gosia, będzie czytała wam pytania. Ja będę odpowiadał. Gosia, przez co się Gosia, powiedz cześć. Cześć. A tak z ciekawostki, taka ciekawostka tego, kochani, że nie znam w ogóle pytań, także to jest totalny spontan. Więc okej, okay, I'm ready. Położę się, pozwoli się. Tak niewygodnie. Widać mnie, Gosia? Tak, czuję się jak u siebie w domu. Będę się czuł jak u siebie w domu. I sprężamy się. W sypialni. Pierwsze, co masz na sobie? Ubranie, koszulę, spodnie jeansowe. Słuchajcie, jakie mam fajne skarpetki, Gosia, mi widać? Nie. Tak, widać. Widać? Widać. O! To wszystko. No mam majtki też. Nie będę pokazywał. Dobrze. Okay. Czy kiedykolwiek byłeś zakochany? Nie. Oczywiście, że byłem. Oczywiście, że byłem. Ale mam opowiedzieć teraz i tak dalej? Czy, no, czy kiedykolwiek byłeś zakochany, no. Tak, jestem cały czas zakochany w mojej żonie. Czy kiedykolwiek miałeś straszne zerwanie? Nie. Ile masz wzrostu? 1,92 m. Jezus, Darek, nikomu swoich widzów. 1,70 m. Ja jestem gordupę. 1,73 m. Ile ważysz? Ile ważę? 53. Nawet powiem ci, że chyba nie. Kochani, naprawdę. Nie wiem, kiedy ostatnio się ważyłem. Nie pamiętam. Ja się nie ważę, bo uważam, że jest to dla mnie zbędna informacja. Ale myślę, że około 80. Tak bym przypuszczał. Między 80 a 90. Między 80 to są wejścia. Dobrze. To tatuaże? Dwa. Jakiś piercing? Tak. Mhm. Jakaś ulubiona para filmowa, telewizyjna? Nie mam piercingu. Dlaczego tak się tak zarokowałeś w ogóle? A co, powiedziałeś, że masz? Mam, tak. No, potem następny jest. Jakaś ulubiona para filmowa, telewizyjna? O kurczę. Ulubiona para filmowa albo telewizyjna. To jest trudne. Nie mam pojęcia. Wrócimy do tego pod koniec, dobrze? Ulubiony program, serial? Breaking Bad. Ulubiony zespół? Pink Floyd, Led Zeppelin. Coś, czego ci brakuje? Pieniędzy. Ulubiona piosenka? O kurczę, to też bardzo trudne. High Hopes by Pink Floyd. Ile masz lat? 22. Dawno skończone. Tak, to skończone. Ile masz lat, kończy? 34. Dobrze. Czego szukasz u partnera? Dużych piersi. Sumienia, zaufania, bliskości i przyjaciela przede wszystkim. No, ładnie powiedziałem przecież, Gosia. Ulubiony cytat? Wrócimy do tego. Leonardo DiCaprio. Ulubiony kolor? Czarny. Głośna muzyka czy cicha? Głośna. Gdzie idziesz, gdy jesteś smutny? Nigdzie. W świat muzyki. Jak długo zajmuje ci prysznic? 7 minut 48 sekund. Jak długo zajmuje ci przygotowanie się rano? Około 23 minut. Czy kiedykolwiek brałeś udział w bójce? Tak. Zdarzało się, młody człowiek był głupi. Co cię kręci u kobiet? Fizycznie czy... Co cię kręci? Co mnie kręci? No to co cię kręci? Ale mam szczerze powiedzieć? Tak. Mam szczerze powiedzieć? Nie. Okłamuj. Czy mam okłamywać? Szczerze powiedz. Uwielbiam brunetki. Nie przypadam za blondynkami. Lubię duże piersi. Lubię masywne uda. I to mnie kręci. Kręcą mnie krągłości. Yo! Dobra. O, Boże. Inteligencja może też? Nie. A co ci się nie podoba? Inteligencja... jest okej. No.
takim razie następne jest, co cię turn off, czyli co ci się nie podoba w takim razie u kobiet. No więc jak powiedziałeś fizycznie, no to musisz chyba fizycznie się skupić, nie wiem. No fizycznie musisz się skupić, okej. Mam taką jedną, znaczy jedną, w sumie trzy rzeczy, ale to nie jest kwestia, że mi się to nie podoba, tylko, no chociaż może mi się to nie podoba. Nie lubię kobiet zbyt wysokich, to po pierwsze. Nie podobają mi się, nie wiem dlaczego, może być najpiękniejszą dziewczyną blondynka, ale nie lubię, nie podobały mi się blondynki, no tak mam. Nie lubię, jeżeli dziewczyna ma duże stopy i dużo dłonie. Okej, to mnie nie kręci. To cię nie kręci. Powód, dla którego dołączyłeś do YouTube'a? Parcie na szkło. Oczywiście. I próżność. Czego się boisz? Czego się boję? Boję się tego, że mogę wylądować na ulicy jako bezdomny. Dziwne, ale boję się tego. Nigdy nie wiemy, co nas spotka w przyszłości. Kiedy ostatnio płakałeś? Nie pamiętam. Kiedy ostatnio powiedziałeś, że kogoś kochasz? 5 minut temu. Co oznacza twój username? Moje imię. Tak zawsze mnie jako się nazywała. Tak się stało. Ostatnio przeczytana książka. The God Delusion. Świetnie, polecam. Książka, którą aktualnie czytasz. Aktualnie nie czytam nic. Co ostatnio oglądałeś? Filmik Niesi 25, jak zrobić faszerowaną sukienkę. No rany, serio? Tak. Okay. Ostatnia osoba, z którą rozmawiałeś. Moja żona. Relacja między tobą a osobą, do której ostatnio wysłałeś SMS-a. Ostatnio wysłałem SMS-a do Henia. Przyjaciel. Mhm. Ulubiona potrawa? Owoce morza. We wszelakiej formie. Miejsce, które chcesz odwiedzić? Skandynawia. Ostatnie miejsce, w którym byłeś? Salon. Miejsce, ale chodzi ale chyba miejsce, jak wychodziłeś z domu. Mhm. To byłeś gdzieś dzisiaj, nie? Tak, byłem w sklepie spożywczym, na poczcie i u fryzjera. Czy ktoś ci się teraz podoba? Oczywiście, że tak. A mam powiedzieć kto? No, możesz powiedzieć. Ja sam sobie. Moja żona, oczywiście, że moja żona. Przecież kochani, nie mogę powiedzieć inaczej, skoro ona tu siedzi. Ostatni raz, kiedy pocałowałeś kogoś? Dzisiaj. Kiedy ostatnio ktoś cię obraził? Kiedy ostatnio ktoś mi obraził? Dzisiaj. Obraził. Dzisiaj. Mhm. Ty wiesz, o co chodzi. Tak, wiem. Mhm. Ale to nie byłam ja. Tak, no nie, nie, palcem, nie. Wiesz, o co chodzi. Nie, to nie była moja żonka. Nie, nie, ulubiony smak słodki? Wanilia. To słodki smak? Waniliowy? No, waniliowy? Można to uznać? Na jakich instrumentach grasz? Na gitarze, na perkusji, na saksofonie. Na grzebieniu. No chciałbym, kochani, uczyłem się trochę na gitarze, ale ciężko mi to szło, jestem bardzo... Nie jestem... Głupie słowa strasznie, powiem ci, Gosiu. Nie jesteś jestem... chyba cierpliwy. Cierpliwy, o, wystarczająco, tak. Głupie słowa. Ulubiona część biżuterii. Sygnety. Sygnety, co miałam odpowiedź. Tak, chciałbym ci to powiedzieć, tak. Nie wiem, trudno powiedzieć. Naszyjniki są chyba takie bardzo seksowne, ale to tylko dla kobiet. Nie lubię... Ale to chyba chodzi o ciebie, jakie ty lubisz nosić. No ja mam tylko obrączkę, nie wiem, ja... Kochani, nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie, ja nie lubię biżuterii u mężczyzn. Mi się to nie podoba, nie lubię sygnetów, nie lubię jakichś... No jakiś łańcuszek ładny, drobny może być, ale nie lubię jakichś typu bransoleta, kajdan i tak dalej, czy jakiś kościół wieszenie łańcuchami. Nie podoba mi się to. Obrączka to jest wystarczająca w brzydowie. Ostatni uprawiany sport. Szachy. Jaką piosenkę ostatnio śpiewałeś? Ostatnio śpiewałem w pracy i przyszedł Scott i mówił, co mam taki dobry humor. A ja mówię, a dlaczego mam mieć zły? Przecież jestem zdrowy, mam fajną dziewczynę. Jak ja śpiewałem piosenkę? Poczekaj. Abracadabra. Abracadabra. Ulubiony tekst na podryw? Kochani, nie podrywam. Ja jestem żonowym mężczyzną. Zacznij po prostu. Lubierz, nie?
Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest... W mojej ocenie jest to... Jest to strasznie proste. Jakiś teksty mieć na podryw. To trzeba być sobą zawsze. Ja zawsze jestem sobą, jak podrywam. Jak podrywałem. Czy kiedykolwiek użyłeś tego tekstu? No to chyba nie. Nie. Z kim ostatnio przebywałeś w wolnym czasie? Z moją żoną. Kto powinien odpowiedzieć na te pytania? Ktokolwiek ma ochotę. Może ty, może jednak ty. Z czego to było? Może jednak ty. To wygoni psa, to wygoni psa. Może ty, może jednak ja. Dobra, to było wszystko, Derecki. To było wszystko. A nie, jeszcze musimy wrócić do pytania o cytat i do pytania cytat o i parę. Filmową. Także... Albo telewizyjną. Albo może YouTube'ową. Bardzo fajną parą jest Krzysiu. Chris, Christopher i Paula. Znana jako Bucky Silver. Są naprawdę równi i bardzo fajni ludzie. A replicy w Monster i Wojtek? Tak. Kosia, ale no, akurat mi wylecieli z głowy. No. A jeśli chodzi o parę telewizyjne, to na przykład, chociaż to nie jest chyba para telewizyjna, bo wydaje mi się, że to Tom Hanks, jego żona, to nie jest znana osoba, jego małżonka. Jak nie? Ona jest producentem. Z producentem? Aha, ale to jest bardzo taka fajna para, bo są tyle lat, tam skandali raczej nie było wielu. Uważam, tak wygląda na to, że bardzo fajną parę małżeńską tworzy Barack Obama i pani Obamowa. Nie znam imienia, przepraszam. Michelle. A wiesz kogo ja... I moją żonę. Nie mogę. Ulubiony cytat? Masz jeszcze 5 minut? Ulubiony to cytat. To cóż, że ze Szwecji. To dobrze, to było wszystko. To było wszystko, kochani. Dziękuję wam za uwagę. Dzięki wam w ogóle za to, że jesteście. Dzięki wam za serce, za miłe komentarze, za subskrypcje, za waszą miłość. Za to, że w ogóle poświęcacie czas na moje wywody. Że wam się chce oglądać mojego reja. Za to wam dziękuję. A poza tym dziękuję wam za to, że dzięki wam się świetnie bawię i mogę, oglądając filmy, czytając komentarze, puszyć się i zapraszać pióra. I być taki, a zobacz, kocha, ile mam wcików w górę, a widziałaś? Nie żartuję, kochani. Dajecie mi dużo frajdy. Nie, on nie żartuje. Dajecie mi dużo frajdy, za co wam dziękuję, naprawdę. Buziaczki, papa. Pa.